przestawianie siodła tak zwanego piątego koła, fifth wheel, w amerykańskim ciągniku siodłowym. Dużo tych siodeł. Zaczynamy od opuszczenia łapek od naczepy, niezależnie od tego, czy jest naczepa załadowana, czy pusta. Następnie już w kabinie opuszczamy zawieszenie ciągnika i upewniamy się, że się całkowicie opuści. W ten sposób ciężar spocznie na nóżkach i siodło powinno minimalnie odskoczyć od naczepy, jeśli nie, to nie ma na nim żadnego ciężaru. Minimalnie widać, że minimalnie przestało dotykać. Znaczy nie. Luzujemy mechanizm odpowiedzialny za trzymanie siodła w miejscu. Możemy też zarzucić 4x4 na kole, choć nie jest to na tej nawierzchni obligacją. Przestawia czasami się piąte koło jest taki, gdy mamy bardzo ciężki ładunek na styk z legalną wagą i jedyny powód jest taki, żeby dać troszeczkę ciężaru na przednie koło. Tak, w tym przypadku miałem tutaj 35 tysięcy, z tyłu 34, a z przodu 11 tysięcy i musiałem przerzucić 1000 funtów na przednie koło. Gdy już się raz dobrze ustawi piąte koło, później z reguły nie trzeba się nim bawić. Ustawimy nasze siodło w sposób, jaki chcemy. Nie zapominamy o podniesieniu z powrotem łapek i można jechać legalnie dalej.